jak coś. Później taki prank, zrobi pan pranka, że znajomi przyjdą, otworzą bagażnik, a tam same browarki, nie? Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, a dzisiaj zagramy sobie po raz kolejny na VR-ze. Także jeżeli spodobają wam się te VR-owe gierki, które dzisiaj zobaczycie, bo nie wiem jakie tak naprawdę zobaczycie, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem. No i oczywiście pamiętajcie, żeby wpaść na Instagrama, fanpage'a i na G2 z mojego kodziku, który podany jest w opisie pod filmem. Także proszę państwa... Co? To jest rzeźb... Co my jesteśmy? Paint and spray w GTA w tym momencie? To jest rzeźmieszek na 100%. Ja dzwonię na policję. Ja dzwonię na policję, patrzcie, ale mu nabijamy kapsy. A mi się nie śpieszy nigdzie, proszę pana. Jaki pan by chciał kolor ogólnie? Mamy różne kolory, może czerwony, bo jest szybszy. Ale wie pan co, no z drugiej strony pomarańczowy by pasował panu do karnacji. A żółty mógłby przełamać ten troszeczkę czerwony z kapelusza i pomarańczowy na twarzy, nie? A może w ogóle właśnie, proszę pana, pójdziemy w inny kolor? Jakiś zielony, zielony sygnalizuje i pokazuje nam, z czym tak naprawdę człowiek styka się codziennie, czyli z trawą, z naturą. I myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa, żeby to, że my spotykamy się codziennie z tą naturą, z trawą, taka jaka jest tam na zewnątrz, żeby taki kolor właśnie wrzucić na pański samochód. Ale rozumiem, rozumiem, pominię, stwierdzam, że zielony to nie jest pana ulubiony kolor, chociaż ten bot, on go lubi i to bardzo. Ten energy drink też jest zielony, proszę pana, trzeba brać to pod uwagę. Rozumiem, że może niebieski byłby... A nie, przepraszam bardzo, niebieski, on już jest jakby niebieski. Może jednak wrócimy do różowego. Kiedyś był to bardzo męski kolor, później poszedł niby bardziej pod damski, ale chyba znowu wraca do kanonu piękna, modowego, męskiego. Także może różowy właśnie? Albo no dobra, niech będzie ten czerwony. Niechaj będzie najszybszy i będzie mógł pan uciec najszybciej, jak pan będzie chciał. Dobra, dobra kierowniku, nabiliśmy już 2000, możemy to robić. Body painting lecimy, proszę pana. Dobra, niech będzie czerwony. Okej, czy jeszcze by pan coś chciał? Okej. Tak, tak, fun ride, proszę pana. No to wiecie, on wykorzystuje nas, żeby zrobić sobie pen and spray szybkie, uciec od policji. To my wykorzystamy jego i zapłaci nam jak najwięcej w takim razie, no. Dobra, tu, tak? Proszę pana, tu na pewno. Na pewno mamy gaz wlać. Haha, gaz wlewamy. Ej, ale fajny samochodzik w ogóle pan ma. Dobra, możemy coś mu kliknąć? Kliknijmy mu coś, o. Możemy mu to... No, o, dawaj, otwórz to. Otwórz to. Ma białe rękawiczki. O kurde. Możemy rękawiczki sobie zabrać, patrzcie na to. Kurde, Kobe prawie wyszedł. Dobra, już wlewamy, proszę pana. Byle nie rozlać. Great, let's wrap this up by giving me a new license plate. Yeah, just to really drive home that unique new look. A nową rejestrację panu też dać. Real PL8. No dobra, no zmieniamy panu tę rejestrację. Zmienimy to panu w takim razie. License plate. Dobra, mamy na szczęście, proszę pana. Ma pan szczęście, że mój szef to jest Janusz. Gdyby nie to, to by pan nie miał takich. Damy mu jakiś na przykład. Too fast for you. To brzmi nieźle całkiem. Dobra. Perfect. Just finish up whatever you're doing and drop the car so I can flee. I mean, leave normally. A, no spoko, spoko. Może chce pan taką ładną tą? Będzie to więcej? Miejmy nadzieję, że będzie więcej pieniążków za to. Możemy to w ogóle tu do środka wepchnąć? Czy nie? Bardzo. Chyba nie. To, o, rzucamy. O nie, nie trafiłem. Ho! No jak to się tam zatrzymało? Dobra, 4000 go palniemy. Okay, just give me the bill. You know I've got that cheddar.
Proszę bardzo, 4323 za tę usługę, proszę pana. Nie oskamowaliśmy pana jak coś, nic za nic, ale frajer pojechał. Nic nie wiemy, tak? O tym panie Januszu, jak zwykle, oczywiście. Dobra, nic nie wiemy. Skoro nic nie wiemy, to nic nie wiemy, nie? Czat. O! Dzień dobry! Mój ulubiony klient dzisiaj. I'm participating in a car show tonight and I want to look my best. Think car show tonight, okay. This one's all yours, human. Just drop the lift when you're done. O, czyli my mamy po prostu coś mu zrobić z tym samochodzikiem? No to tak, przede wszystkim musimy panu zmienić kolor. Myślę, że pasujący do pana dzisiejszej stylizacji. Ej, trzeba go przetrzymać trochę, nie? Żeby ten, trzeba na pewno tablicę rejestracyjną wymienić. I think the license plate was okay, but whatever you wanna do. Nie była okej. Okay. Proszę tak nawet nie mówić, że była okej, okay, tablica. Damy panu o taki znacznik tu w ogóle. Proszę bardzo. Nie dostaniemy za to pieniędzy? Dodatkowych powinniśmy dostać. Dostanie pan rejestrację taką samą jak ten kryminalista. Too fast for you. Proszę bardzo, teraz tak, zmienimy panu headlighty też od razu. Wszystko mu zrobimy. Naprawdę, gdzie są te headlighty? One w parcach na pewno są. Headlighty panu zmienimy dzisiaj. Dostanie pan nowe headlighty. A change of headlights, is it? Give me the best brights you got. Dokładnie. I can see you're busy, so just drop the car when you're finished with it, alright? Jasne, jasne, spokojnie, pan się nie martwi. A powinniśmy panu wlepić coś jeszcze do tych headlightów, nie? Ogólnie. Stanie pan najlepsze headlighty w mieście. Panie, nigdzie pan takich nie znajdzie, naprawdę. Ja widzę, że pan potrzebuje też headlight fluids. O, proszę bardzo, potrzebujemy tutaj kolorek zmienić troszeczkę. No taki, hey, patrz. Now that's a cool tint. O, mówiłem panu, że jak ja panu Piotr Hogatowski panu zrobi, to nie ma kija we wsi, żeby, albo ciula we wsi, żeby komuś się to nie podobało. Albo nawet nie, zrobimy panu taki fioletowy bardziej samochodzik. Proszę bardzo, kolorek zmienimy. Nie tak, że ten kolor już był, bo patrzcie, będzie inny teraz. Nice color. I can dig it. O, dokładnie. Chociaż może rejestrację jednak wymienimy na jakąś inną license plate. Ale nie ma takiego dobrego koloru do tego za bardzo. Może jednak zamiast too fast for you, to zmienimy na taką. Kolorystycznie troszeczkę bardziej będzie przynajmniej pasowała. Teraz tak, tego nie możemy pokolorować, jak rozumiem. Dobra, sprawdźmy, co tam pan ma. Lewy przód. Możemy panu na pewno. A koła mu możemy zrobić? Patrzcie na to. Tires, okej. Okay. Ale tam kapsy mu napić. Uuu, koła panu możemy przecież wymienić. Czemu pan nie mówi? Tires, okej, give me something fresh. Kurde, nie trafiłem. Tych z tyłu mogę wyciągnąć, mogę od razu. Okej, okay. Kurde, też nie trafiłem. Dobra, panie, jak fioletowe i różowe, to lecimy we fioletowe i różowe, no. Proszę bardzo. O kurde, koło mi wypadło. Left back poproszę. Okej, okay, mamy. Kółeczko, proszę bardzo. Okej, okay, koła na wymianę poszły. Right front poprosimy. Dobra. Hu. Kurde. Kolejne nietrafione. Dobra. Right back. Dobra, tym trzeba trafić. Ostatnie koło do trafienia. Jezusku, no. Nic nie trafię dzisiaj tego kosza. Znaczy, tymi rzeczami. Gdzie koło poleciało? Nie mam pojęcia, biorę nowe. Ja widzę, że panu trzeba coś będzie też tu wymienić chyba z przodu. Ej, czekajcie, zawieszkę mu trzeba zrobić, o. Gifty. Gifty? Nie gifty. Dekor. O, ta kosteczka to będzie idealna, proszę pana, dla pana. Nice. Looks and smells fresh. Co on ma? Też rękawiczkę ma. Dobra, nie potrzebujemy jego rękawiczki. Dobra. Ale potrzebujemy tak, sprawdzić tył samochodu w tym momencie. Możemy te headlighty tylne wymienić? Nie.
ale możemy teoretycznie zrobić coś. Czekajcie, możemy zrobić tak i mu dać jeszcze do tyłu znacznik. Chyba możemy. Uuu. Patrzcie na to. Ale mu zrobiliśmy dzynks, nie? Dobra. A możemy mu tu to wymienić? Też nie. Możemy mu otworzyć bagażnik tylny, tak. Możemy panu dać. Myślę, że panu by się coś przydało jeszcze. Decorative trash, gas tank cleaner, human fuel. Myślę, że można panu dać tam parę puszeczek. Żeby wyszło, że pan taki, wiesz, jest, kurde, bajerant w ogóle. Że imprezowy pan chłopak jest, kumasz, nie? Jak coś później, taki prank, zrobi pan pranka, że znajomi przyjdą, otworzą bagażnik, a tam same browarki, nie? Kuma pan, jaki prank na policjantach też. Mógłby pan go zrobić, no może nieważne. Dobra, okej, okay, co możemy jeszcze? Nie, nie będę panu tego robił. Ja nie, nie pan Janusz. Right front? Nie, left front poproszę. Chciałbym sprawdzić jeszcze, co tam słychać w samochodziku. Ale idzie! Dobra, mogę mu wsteczny dać? Mogę, ale to nam nic nie daje. Dobra, jeszcze pod maską zobaczymy, co tam u pana słychać. Jezus, 5600! Dobra, pod maseczką. No ja... I was thinking mostly stuff on the outside of the car. But hey, you're the expert. Dokładnie, ja jestem ekspertem, więc proszę zamknąć mordę. Dziękuję. O, cześć Janowski. Dobra, jak tam fluidy? Oj, widzę, że nieciekawa sytuacja, no. Proszę pana, no trzeba panu wymienić też fluidy tutaj. Trzeba panu olej dolać. Bez tego się no nie obejdziemy niestety. Proszę bardzo, jeszcze. You run like a dream now. Dokładnie, teraz będzie chodził jak marzenie ten samochodzik, naprawdę. Myślę, że możemy panu też wymienić akumulator. Tak, no niestety, też myślałem, że nie trzeba będzie panu akumulatora zmieniać. Ale niestety trzeba bardzo. O, na przecenie mamy taką baterię, zobacz pan, że będzie fajna naprawdę, jak pan weźmie tę bateryjkę. O, to jest booster, to jest podwójny boost, panie, to jest dual turbo. To jest dual turbo, no! Proszę się nawet nie pytać, czy trzeba było, czy nie. Dobra, możemy... O, no to nie, no panie, ten filtr powietrza to jest od razu do śmietnika. A to gdzie możemy wrzucić w ogóle? O kurde. A to jest bateria? Gdzie baterię możemy wrzucić mu? Tu? Nie tu. Gdzie bateria się tu wrzuca? Może o, jemu? Chcesz? Chcesz? Nie chcesz? Dobra, pal w roty, gościu. Włożymy to na razie tu, żeby się zestakowało. Bierzemy mu nowy filtr powietrza w takim razie. Dajemy. O, mi się wydaje, że te tłoki to też do wymiany. Does it run faster without those? Tak, tak, proszę pana. Proszę się nie martwić. Ja się znam na swojej robocie. Mam nadzieję, że pan we mnie nie wątpi. A możemy mu dać te pistony okrągłe? A jak? A pan... Ja panu robię tuning najlepszy, a pan we mnie w ogóle wątpi? Proszę pana. We fluidy wchodzimy jeszcze. I damy panu troszeczkę, żeby tutaj tak ostro to nie chodziło, nie? Trochę panu schłodzimy. Dobra. No i super, proszę pana. Myślę, że to będzie na tyle dzisiaj, jeżeli chodzi o ten custom. Myślę, że ten samochód się panu spodoba, szczególnie za tę kwotę, którą pan zapłaci. To mniejsza o to. Także, proszę pana, mogę już panu zostawić ten samochodzik. Także proszę bardzo. You did a pretty good job with this. Just hand me the bill and I'm out of here. Dokładnie, proszę bardzo, rachuneczek 8126 dolarków. Proszę zapłacić. Right, see you again sometime. Na razie, proszę wpadać częściej ogólnie. Ale frajer pojechał, Boże, wszystko mu zrobiłem w tym samochodzie. Dobrze, Janusz, nie? Tak trzymać, jak rozumiem. 8 kafli zgarnąłem z chłopa. Dobra. Okej, okay, bierzemy klienta nowego. Okay, human, there's a big race going on today, and oh. I've decided to sponsor it. We're guaranteed to make lots of money off this. We just need some advertising. This is the sign we're gonna put out.
Start by hanging some decorations on the sides there. Use anything, whatever looks good. Okej. Mam jakieś dekoracje tu wrzucić? A jak to wygląda? Jakie dekoracje? W jaki sposób te dekoracje mamy? Co mamy zrobić? Co? To jako dekoracja jedna, okej. Jest świetny wyścig będzie dzisiaj. Dekoracje. Pam 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 pam. Gifciki może też tu damy. Jakieś jeszcze rzeczy mamy. Pam 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 pam. Tu mogę dać to? Czy nie? Mogę to dać? Jeszcze taki kubeczek ładny możemy dać. Okej. Here's some old paints I had lying around. Paint something cool in the middle, then hand me the paintbrush when you're done. O, możemy coś namalować, okej. Okej, coś ładnego. Super jest, super ludzik ogólnie. Proszę się nie martwić, to jest coś bardzo ładnego. Okej, dangle, dingle, dangle. Dobra, super. Już namalowane. I co teraz? Zrobimy pixel art, chat. Teraz zrobimy czerwony. Zrobimy pyk. Zrobimy tak. I zrobimy tak. Ale pixel arcik zrobiliśmy. Super. Okej, już. I co, już? Koniec? That's all? Zusku, no. Chwaliło was. Ja miałem pixel arcik robić, a nie... Dobra. Był ładny arcik, to mnie kurde kazali coś innego malować. No jak ja mam go namalować niby? Dobra, masz niebieskiego. Trochę maźniętego. Tam masz na biało. Tu będzie jeszcze na biało. To już jest w telewizorni. Tu będziesz miał na biało. Tu jeszcze na biało i tu na biało. I czarne oczy, tak? Świetnie, namalowałem już. Już? That's all? No co mam ci namalować wąsa? Oddać ci to? O Jezu, jemu oddać trzeba było, no do dupy to! No fajnie, że to jest powiedziane od razu. That looks, good enough. Out it goes. Now we just sit back and wait for the customers to come swarming in. Dokładnie. Dobra ludzie, ja myślę, że w tym odcinku symulatora pracy jako mechanik samochodowy to by było na tyle. Jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem. No i napiszcie, czy coś my tu zdobywamy, czy możemy to ulepszyć jeszcze. Czy gdzieś są jakieś rekordy, nie wiem, nasze pieniądze nabite. Bo to by było fajne, gdybyśmy mogli coś takiego nabijać i ulepszać na przykład nasz sklep. A tak to na razie nie wiem. Także dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia, cześć!